porozmawiajmy o upokorzeniu. Oczywiście to nie jest dobra praktyka, to jest bardzo zła praktyka, żeby nie było wątpliwości. Porozmawiajmy o upokorzeniu. Bo to jest takie uczucie, które bardzo często w polskich firmach niestety istnieje. Upokorzenie to jest najprostsza i najbardziej łatwa dla menedżerów metoda, nie nazwę tego zarządzania personelem, bo to nie jest zarządzanie, tylko zmuszania tak naprawdę personelu do robienia jakichś konkretnych rzeczy, które oni by chcieli, żeby zostały zrobione. To jest prostsze niż wytłumaczenie zespołowi, po co należy to zrobić, jaki jest w tym cel. Najprościej jest po prostu człowieka upokorzyć. Upokorzenie w Polsce w firmach się zakorzeniło w momencie transformacji systemowej, gdzie później było bardzo wysokie bezrobocie i polscy menedżerowie się przyzwyczaili do tego, że człowieka nie należy szanować, że jeżeli nie ten, to nas tutaj za drzwiami na jego miejsce 20 innych osób czeka. A potem na tyle się ci menedżerowie oderwali od rzeczywistości, że im się dalej do dzisiaj wydaje, że to tak jest. Podczas gdy już od dawna tak nie jest. Także trochę już podpowiedziałem, zamiast stosować upokorzenie, powinno się tak naprawdę wytłumaczyć zespołowi, z którym się pracuje, co jest do wykonania, po co, jaki jest w tym cel. Tylko wtedy ci ludzie będą jechali na tym samym wózku co menedżer. Tylko wtedy ci ludzie będą rozumieli, po co mają coś zrobić. Powiedzenie pracownikowi: zrób tak, bo ja tak chcę, zrób tak, bo jestem starszy, zrób tak, bo jestem szefem. A jak nie, to cię upokorzę, bo to tak w polskich firmach bardzo często funkcjonuje niestety. To jest metoda na wyhodowanie sobie wrogów w firmie, to jest metoda na wyhodowanie sobie nielojalnego zespołu. No i de facto takim zachowaniem nie osiągnie się tych celów, które chce się osiągnąć, więc to jest w ogóle nieproduktywne. Dziś widzę się z kolegą Piołunem. To co, to ja wysiadam? Tak. Dobra. Może to skakuje. Do widzenia. Dzień dobry. Witam w vlogu Jerzego. No, dzięki. No, chciałem podziękować za możliwość bycia elementem vloga Jerzego. Dziękuję. To nie byłoby genialne, gdyby każdy prezes korporacji prowadził vloga. Można byłoby sobie tak podejrzeć, na przykład, co robi Larry Page, jak wygląda dzień Ilona Muska, prezesi do vlogowania. Dzisiaj widziałem się z kolegą Piołunem. Z kolegą Piołunem, czyli z wokalistą Trójmiejskiego, przepraszam, z wokalistą gdyńskiego zespołu Gars. Trzy pierwsze płyty. To jest w ogóle bardzo ciekawy człowiek, bo nie dość, że właśnie na wokalu w zespole Gars, to jeszcze chodzi po wysokich takich 6000 górach. No i Piołun mi powiedział, że brakuje mu jakiejś myśli przewodniej w tym moim vlogu. No i będę się musiał zastanowić, czy przypadkiem nie miał racji.